witam serdecznie wszystkich, jesteśmy w Bałtowie, chcemy przekazać najnowszą wiadomość teraz. 15-16 będę w New Jersey, będę miał wykłady, warsztaty na żywo. Mówimy o technologii fermentowania octu, technologii miodu pitnych, które w Stanach Zjednoczonych butelka kosztuje 20-letniego miodu pitnego $1000. Są na informacje na internecie, to jest dwójniak, trójniak, czwórniak, ale nie ma szczegółowych informacji. Jak zrobić dokładnie prosimy. Możliwie kiedyś Tadek odchowie naszego byczka, też pojedzie do Stanów. Grzesiu ma więcej w ogóle teraz czasu, bo pozbył się Toro Bravo. Tak. No i teraz ja już dziękuję za zaproszenie też na festiwal. Świetną rzecz, świetną robotę robicie w ogóle w tych Stanach. Dlatego, że ta Polonia jest tak przebudzona i ta Polonia ma wpływ na rodziców, wujki, ciotki, którzy zostały, bo w zasadzie szklany Bóg zrobił robotę, prawda? Natomiast Polonia jest przebudzona i często po wydarzeniach, które Andy transportuje tego, prawda, medialnie. Pozdrawiamy Andy'ego, który robi niesamowitą robotę. No i te festiwale, które tam, jak widzę, się rozlewają już na inne części Stanów. Tak, Chicago i tak dalej, tak. Ale tutaj właśnie Sandra jako pierwsza zaczęła. No i fajnie, że dzieli się tą wiedzą, że wszyscy cię naśladują. Tak. I to po prostu jest tak, jak ja na przykład cała Polska piecze chleb. Tak. Udało mi się... A słuchaj... Dostaniesz zakład do pieczenia chleba. Dzisiaj dostałem filmik, będziesz piekła tam na tym festiwalu, słowo daję. No, i taki pan dostaje taki filmik tydzień temu. No. Dziękuję za porady. W tej chwili już taki wspaniały, pyszny chlebek na zakwasie bez grama drożdży. Czyli jak będziemy mieli drożdże, no to jesteśmy wolni. No. Także zapraszamy wszystkich. Ja osobiście będę miał tam 2 godziny i drugi dzień też 2 godziny wykładu. A ja mogę się z wami połączyć online. Tak jest. Ichoński to przekaże całemu światu. Tak, Andy to przekaże. Tak. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. No. Dzięki.